Ostrzeżenie. Przedstawione na tej kasecie metody przeznaczone są do stosowania w okolicznościach ekstremalnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo ludzi. Nie można posługiwać się nimi prawidłowo, nie posiadając odpowiedniej wprawy. W związku z tym autor, producent i dystrybutor niniejszej kasety nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności za jej treść i nie udzielają jakichkolwiek gwarancji dotyczących jej zawartości. Zachęca się widza do przećwiczenia pokazanych tu metod oraz do postarania się o jak najobszerniejsze informacje i szkolenia dodatkowe. Ćwiczenie tych metod może wiązać się z naruszeniem miejscowych przepisów dotyczących myślistwa, połowu ryb oraz ochrony zwierząt. Ostrzega się widza, że tego rodzaju ćwiczenia wykonuje on wyłącznie na własną odpowiedzialność. Kurs survivalu w terenie. Metody przetrwania stosowane przez brytyjskie oddziały specjalne SAS prezentuje John Wiseman w rozmowie ze Stephen Kingiem. Celem sztuki przetrwania jest utrzymanie się przy życiu w okolicznościach nadzwyczajnych w dowolnym miejscu na Ziemi. Są to umiejętności przydatne nie tylko wędrowcom obozującym pod gołym niebem, alpinistom czy pilotom, ale dosłownie każdemu człowiekowi, młodemu czy staremu, ponieważ każdy może znaleźć się w sytuacji wymagającej walki o przeżycie. Im większą wiedzą na ten temat dysponujemy, tym większa jest nasza ufność we własne siły i zdolność do osiągnięcia pewności siebie. Przedstawiony tu kurs zapewni Ci nie tylko wolę, ale także sposoby przezwyciężania trudności. Lofty Wiseman służył w elitarnej formacji armii brytyjskiej Special Air Services, SAS, przez 26 lat. Przez długi czas uczył się z pierwszej ręki technik przetrwania w Arktyce, na pustyni i w dżungli, w takich miejscach jak Malaje, Borneo, Eden, Belize czy Kenia. I stał się czołowym instruktorem survivalu w SAS. Po odejściu ze służby Lofty założył w Anglii szkołę survivalu, do której uczęszczają podróżnicy ze wszystkich stron świata. W roku 1966 ukazała się książka Loftiego Podręcznik survivalu SAS, która zdobyła drugą pozycję na liście bestsellerów wydawniczych w Wielkiej Brytanii. Do chwili obecnej przełożono ją na 7 języków. Oprócz tej działalności Lofty pracował w charakterze konsultanta Agencji Zwalczania Przestępczości, wielkich korporacji, Agencji Ochrony i Sił Zbrojnych, najbardziej rozwiniętych państw na całym świecie. Lofty, czy jesteś gotów, aby zapoznać nas z tym, co powinniśmy umieć, aby wyjść cało z różnych opresji? Tak, Steve, jestem gotów. Powiedz nam, jak doszło do tego, że zająłeś się tak intensywnie szkoleniem w zakresie sztuki przetrwania? Sztuka przetrwania to umiejętność o podstawowym znaczeniu dla każdego żołnierza, bez względu na to, w jakim miejscu świata się znajdziemy. Na dłuższą metę wszystkie nasze działania podporządkowane są zaopatrzeniu się w niezbędne materiały i przeżycie w danych okolicznościach. Wiesz, czytałem w prasie o ludziach, którzy przetrwali w bardzo trudnych warunkach, a były to osoby, po których nikt by się nie spodziewał, że są zdolne do przetrwania takich przeciwności losu. Co czynisz człowieka jednostkę będącą w stanie przetrwać sytuacje ekstremalne? Wszyscy tacy ludzie oznaczają się determinacją psychiczną. Umiejętność przetrwania to w 80% sprawa odporności i przygotowania psychicznego, a mniej niż w 20% kwestia kondycji fizycznej. Oczywiście im lepsza jesteś kondycji fizycznej, tym więcej wysiłku możesz włożyć w działania zapewniające przetrwania. Ale nie ma sensu wdrapywanie się na drzewo kosztem zużycia powiedzmy 2000 kalorii, po to tylko, żeby zdobyć pożywienie o wartości 1000 kalorii. Musimy więc działać w sposób przemyślany, analizować sytuację, sprawdzać, czy nikomu nic nie zagraża i przydzielać zadania stosownie do możliwości poszczególnych osób, by uzyskać z nich maksymalny pożytek. Musimy działać w sposób planowy, zorganizowany, pamiętając, co jest najważniejsze i wiedząc, jak to robić. O czym musimy pamiętać, aby prawidłowo realizować działania zapewniające przetrwanie? Musimy pamiętać o zapewnieniu sobie pożywienia, ognia, schronienia, o orientowaniu się w terenie i umiejętnościach medycznych. To są główne elementy sztuki przetrwania. Zanim rozpatrzymy je po kolei, powiedz, jaka jest hierarchia ich ważności? O czym muszę pamiętać przede wszystkim? Określa to skrót pamięciowy BMZT, w którym B oznacza bezpieczeństwo, M wybór właściwego miejsca do sygnalizowania swojej obecności, Z zaopatrzenie się w niezbędne rzeczy i T orientowanie się w terenie. Objaśnij to szczegółowo. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo? Otóż bez względu na to, w jaki sposób znaleźliśmy się w sytuacji wymagającej walki o przetrwanie, powiedzmy w wyniku katastrofy lotniczej, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo eksplozji paliwa, musimy przede wszystkim chronić się przed dalszym zagrożeniem. Opuszczamy więc bezpośrednie miejsce w wypadku. To samo dotyczy zejścia lawiny czy pożaru lasu. Musimy zejść z drogi działania niebezpieczeństwa. Chodzi tu więc o zabezpieczenie się przed dalszym zagrożeniem, a potem przed czynnikami atmosferycznymi. Oznacza to znalezienie sobie schronienia przed deszczem, wiatrem, a w tropikach przed słońcem. Następna sprawa, wybór odpowiedniego miejsca do użycia sygnałów pozwalających nas odnaleźć. Ale zanim zostaniemy w końcu uratowani, grozi nam głód i pragnienie. Musimy więc zaopatrzyć się w żywność i wodę. Litera Z w naszym skrócie.
I wreszcie ostatnia rzecz, orientowanie się w terenie. Kiedy wyczerpiemy już wszystkie zasoby dostępne w jednym miejscu, musimy przenieść się gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie i odzyskamy możliwości zaopatrzeniowe. Jeśli nie występują inne powody skłaniające do pośpiechu, to kiedyś zużyjemy całe drewno na opał, upolujemy wszystkie zwierzęta, a w dodatku zanieczyścimy miejsce przebywania. Wtedy nawet przy maksymalnej dbałości o higienę staniemy się podatni na choroby. Zatem musimy się przenieść. Do tego celu niezbędna jest umiejętność orientowania się w terenie, czyli nawigacji. 3 czy 4 tygodnie to dość dużo czasu. Na jak długi czas walki o przetrwanie powinniśmy być przygotowani? No cóż, to jest zajęcie na całe życie, wypełniające cały dostępny czas. Nie można więc wyznaczyć dla niego żadnych określonych granic, bo do wyboru mamy tylko walczyć do końca i przeżyć, albo poddać się i zginąć. Mam więc odpowiednie nastawienie psychiczne, wiem, co jest najważniejsze i ustaliłem plan postępowania w celu wykonania tych najważniejszych zadań. Czy jest coś takiego, co powinienem mieć ze sobą, żeby łatwiej dać sobie radę? Zawsze wszystkim powtarzam, aby nosić przy sobie puszkę z zestawem survivalowym. Ja mam ją w kieszeni przez cały czas, nieważne czy wyruszasz podróż, czy przebywasz w mieście, czy wyszedłeś na spacer z psem, czy idziesz potańczyć. Puszka jest mała, ale ułatwia realizację wszystkich najważniejszych zadań. Zdobywanie żywności, wody, rozpalanie ognia, budowę schronienia, orientowanie się w terenie i działania medyczne. Puszka ta zawiera wszystkie niezbędne do tego celu rzeczy. Krzesiwo do rozpalania ognia, mały kawałek świecy służący do tego samego celu, igłę z nitką do bieżących napraw odzieży, nożyk do oprawiania upolowanych zwierząt, piłę drutową, pewne chemikalia, lekarstwa i plaster do opatrywania powierzchownych skaleczeń. Jak widać, posiadanie przy sobie takiego niewielkiego pudełka w sytuacji walki o przetrwanie jest rzeczą wprost nieocenioną. Rzeczywiście nie do wiary, do ilu rzeczy może przydać się jego zawartość. Załóżmy, że wybieram się na wyprawę w okolice, gdzie prawdopodobieństwo, że znajdę się w sytuacji wymuszającej walkę o przeżycie, jest nieco wyższe niż na przeciętnej wyprawie. Co jeszcze powinienem wtedy zabrać ze sobą? W takich sytuacjach przy wyprawie na odludzie bardzo przydaje się torba survivalowa. Taką torbę zawierającą znacznie obfitsze wyposażenie nosi się ze sobą przez cały czas na pasku. Jest w niej latarka, przydająca się także do nadawania sygnałów świetlnych i rozpalania ognia, pojemnik do przechowywania wody i gotowania posiłków, palnik do gotowania, rakiety sygnalizacyjne i elementy do układania znaków sygnalizacyjnych widocznych z powietrza. Przekonacie się wkrótce, że wiele z tych akcesoriów będziemy wykorzystywać w trakcie naszego szkolenia. Rzeczywiście dużo tego, ale co z tego całego wyposażenia jest najważniejsze do przetrwania? Musisz mieć nóż. Oto mały scyzoryk, który przydaje się przy budowie schronienia, oprawianiu upolowanej zwierzyny, a nawet rozpalaniu ognia. Jest to podstawowy element naszego wyposażenia i musimy odpowiednio o niego dbać. Jednak ten nożyk jest dość mały. Co jeszcze powinienem mieć ze sobą, żeby radzić sobie nieco lepiej? Taki oto tasak, zwany parang. Sprawdza się on doskonale nie tylko w dżungli, ale także w dowolnym miejscu na świecie. W gruncie rzeczy parang łączy w sobie funkcję 3 narzędzi. Ta część klingi jest bardzo ostra i służy do oprawiania zwierząt oraz przygotowywania roślin do gotowania. Następna część ostrza pełni rolę siekiery i można nią rąbać drzewa. Ostatnia część klingi jest podobnie jak pierwsza bardzo ostra i można jej używać do skrobania skór na odzież i tym podobne. W dżungli jest parno i gorąco, dłonie się pocą, stąd pętla na rękojeści, w którą wkładamy rękę podczas posługiwania się parangiem. W przypadku odniesienia przez kogoś obrażeń, takim tasakiem można wyrąbać drzewa, aby przygotować lądowisko dla śmigłowca ratowniczego. Wielokrotnie w moim pułku zwalaliśmy parangami duże drzewa machaniowe i tikowe o średnicy ponad metr. Trzeba to było robić szybko, aby umożliwić ratowanie naszego kolegi przez śmigłowiec. Ponadto w dżungli taki tasak przydaje się często do budowy tratwy, która zaniesie nas z biegiem rzeki z powrotem w tereny zamieszkałe przez ludzi. Mogę więc wszystkim polecić to narzędzie jako przydatne we wszystkich stronach świata. Lofty, przekazałeś nam już wiele informacji. Wyruszmy teraz w teren i rozpocznijmy szkolenie praktyczne w sztuce przetrwania. Czy pamiętacie nasze najważniejsze zadania? B, jak bezpieczeństwo, które musimy sobie zapewnić, żeby uchronić się przed dalszymi zagrożeniami i przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. M, jak wybór odpowiedniego miejsca ułatwiającego odnalezienie nas przez ratowników. Z, jak zaopatrzenie w żywność i wodę podczas oczekiwania na ratunek. Będzie nam dokuczał głód i, co ważniejsze, pragnienie. T oznacza orientowanie się w terenie. Jeśli nie doczekamy się ratunku, będziemy musieli w końcu sami wyruszyć w drogę ku siedzibom ludzkim. Pierwszoplanową sprawą jest bezpieczeństwo. Niezbyt rozsądne jest budowanie schronienia na szczycie wzniesienia, ponieważ takie miejsce jest zimne i wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Następną sprawą jest znalezienie wody. Zwykle można na nią trafić na dnie doliny. Z kolei musimy postarać się o materiał do budowy schronienia, a następnie o jakieś pożywienie. Wydaje się, że jest to idealne miejsce na budowę schronienia, ponieważ po pierwsze jest tu
pod dostatkiem materiału do jego budowy. Miejsce to znajduje się niedaleko wody, ale nie w jej bezpośredniej bliskości, dzięki czemu nie jest narażone na zalanie. Jest tu dużo opału, nie ma żadnych martwych drzew, które mogłyby się przewrócić. Nie widać żadnych gniazd os ani pszczół, a z przodu znajduje się wolna przestrzeń, nadająca się do ułożenia sygnałów wzywających pomocy. Zbudujemy tu szałas o dachu jednospadowym. Zaczynamy od oparcia tyczki stanowiącej belkę główną dachu na dwóch drzewach na wysokości około 1,20 m. Z jednej strony opieramy o nią krokwie dachu pochylone pod kątem 45 stopni, rozstawione co pół metra i wbite dolnym końcem w ziemię. Kiedy już ustawiliśmy krokwie pionowe, pora położyć na nich tyczki poziome. Ich odstępy zależą od rodzaju materiału, jakim pokryjemy dach. Postarajmy się nadać tej kratowej konstrukcji nośnej dachu wystarczającą wytrzymałość. Musi ona być mocna, a żerdzie pionowe muszą być solidnie połączone z poziomymi. Ta konstrukcja ma chronić mieszkańca szałasu. Ponadto coś, co wydaje się oszczędnością czasu, na dłuższą metę przysparza dodatkowej pracy. Jeśli dach zawali się albo będzie przeciekał, zmuszeni będziemy zbudować go od nowa. Starajmy się więc wykonać tę pracę prawidłowo już za pierwszym razem. Na pokrycie dachu nadaje się wiele materiałów, trawy, krzewy, a nawet muł. W tym przypadku użyjemy gałęzi sosnowych. Zaczynamy od dołu i układamy gałęzie gęsto na całej szerokości kraty, tak by zachodziły na siebie. W ten sposób pokrywamy dokładnie cały dach. Nie żałujmy czasu ani gałęzi, aby zapewnić mu nieprzemakalność. Na zakończenie musimy upewnić się, czy nie ma w nim żadnych dziur i czy jest on wystarczająco gęsty, by nie przeciekał przy żadnym deszczu. Równie ważne jest nadanie dachowi nachylenia pod kątem 45 stopni. Możemy teraz dalej doskonalić nasz szałas poprzez dodanie mu ścian bocznych. Wykonujemy je w taki sam sposób jak dach. Najpierw krata z przeplecionych wzajemnie żerdzi, a później dokładne pokrycie jej zaimprowizowaną strzechą. Tak oto zbudowaliśmy domek, w którym możemy rozpalić ogień czy złożyć nasz sprzęt. Boczne ściany chronią nas przed wiatrem wdzierającym się do wewnątrz. Kolejnym udoskonaleniem szałasu jest dobudowanie do niego przedsionka. Robi się to bardzo łatwo poprzez wbicie w ziemię dwóch pochylonych tyczek, oparcie na nich żerdzi poprzecznej i zbudowanie okapu z materiału pokryciowego. Jeśli przed takim szałasem rozpalimy ognisko, to ciepło będzie się przenosiło drogą konwekcji aż do jego tylnej ściany. W naszej puszce survivalowej mamy drut i mocny sznurek, ale powinniśmy używać także materiałów naturalnych. Takie zielone pnącze nadaje się doskonale do wiązania ze sobą żerdzi stanowiących konstrukcję dachu. Przy kilkakrotnym owinięciu łączonych elementów zabezpieczenie jest wystarczająco mocne. Na zakończenie wiązania przeciągamy koniec pnącza pomiędzy obydwoma elementami raz i drugi. Taki węzeł na pewno się nie rozwiąże. And to overlap it several times, and it would be quite sturdy. Now to finish up, we just push it. Teraz, mając już dobry i mocny szałas, nie musimy martwić się pogodą. Nie grozi nam zmoknięcie, a jeśli ognisko nie zgaśnie, będziemy także mieli ciepło. Now I've got a good strong shelter. Szałas tego rodzaju chroni skutecznie przed wiatrem, deszczem i śniegiem. W warunkach tropikalnych potrzebne jest schronienie innego typu. Przyjrzyjmy mu się.
Jest to legowisko zbudowane na ramię typu A. Im większy ciężar na nim spoczywa, tym większa jest jego wytrzymałość. To idealne rozwiązanie dla kogoś, kto znalazł się w tropikalnej dżungli rojącej się od mrówek, termitów oraz innych owadów. Unikamy kontaktu z nimi dzięki temu, że nasze legowisko znajduje się powyżej poziomu gruntu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest efekt chłodzący uzyskiwany dzięki przepływowi powietrza pod spodem. W dżungli padają ulewne deszcze, które występują zupełnie nieoczekiwanie. Przyda się nam więc taki szybko rozpinany dach nad głową. Żeby nie zmoknąć, to samo zadanie spełni okrągły namiot z czaszy spadochronu, taki jak ten. A rozstawia się go bardzo szybko. Pamiętajmy, że spadochron stanowi część wyposażenia ratowniczego. Jego tkanina chroni przed deszczem, wiatrem i słońcem, jeśli tylko jest wystarczająco napięta. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze takiego namiotu. Jak widać, w środku jest znacznie więcej miejsca, niż to się wydaje z zewnątrz. Należy pamiętać, by nie dotykać ścian podczas deszczu, ponieważ powoduje to ich przeciekanie. To bardzo interesujące schronienie, Lofty. Ale gdybyś znajdował się w strefie klimatu chłodnego, na przykład na Arktyce, w czym byś się chronił? W okolicach arktycznych wykorzystujemy śnieg, wykopuje się w nim głęboką jamę albo buduje się iglo na jego powierzchni. Bez względu na to, w jakiej części świata się znajdujemy, zawsze jesteśmy w stanie zbudować sobie schronienie. Na pustyni musimy zapewnić sobie cień, a więc wykopujemy dół i przykrywamy go jakimś materiałem dla ochrony przed słońcem. Na otwartych przestrzeniach możemy także wykopać zagłębienie w ziemi albo zbudować jakiś szałas. Tak więc gdziekolwiek jesteśmy, zawsze mamy jakieś nadające się do użycia materiały naturalne. Czy mógłbyś objaśnić dokładniej, jak zbudować pokazane wcześniej legowisko polowe? Oto jego model. Zaczynamy od sporządzenia dwóch ram typu A i solidnego wkopania ich w ziemię. Wymagają one oparcia o drzewo lub osobny zastrzał jako zabezpieczenia przed przewróceniem. Pomiędzy nimi zawieszamy właściwe legowisko z tkaniny rozpiętej między dwiema żerdziami. Tu już gotowe. Im większe obciążenie takiego legowiska, tym jest ono mocniejsze. Jeśli teraz zawiesimy nad nim dach, uzyskamy ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. W twoim ostatnim ujęciu w namiocie z czaszy spadochronu zauważyłem, że nie ma on centralnego masztu. Jak udało ci się obyć bez niego? Wierzchołek spadochronu skręcamy i przywiązujemy do niego linkę, przy użyciu której zawieszamy całą czaszę na odpowiedniej gałęzi. Następnie naprężamy ściany i przytwierdzamy je do ziemi kołkami, nadając czaszy dość duże nachylenie. Sam widziałeś, jak obszerne i wygodne jest wnętrze takiego namiotu. To naprawdę interesujące. Wiemy już więc, jak budować schronienia. Teraz ruszajmy z powrotem w teren, żeby omówić inne aspekty ochrony przed zagrożeniami. Kiedy już zbudowaliśmy sobie schronienie, warto pomyśleć o rozpaleniu ognia. W sytuacji walki o przetrwanie ogień może być sprawą życia albo śmierci. Musimy umieć rozpalić ogień w każdych warunkach, w dowolnym miejscu świata. Trzeba tu pamiętać o trzech ważnych rzeczach. Po pierwsze, używamy tylko drewna z martwych drzew stojących. Po drugie, ostrym nożem strugamy takie drewno na cienkie wióry. Po trzecie, dbamy o to, by nasze zapałki były zawsze suche. Patrzcie, co to oznacza. To są wióry z suchego drewna. Pamiętajcie, że nóż do ich strugania musi być ostry, a strugamy je z drewna martwego, stojącego drzewa. Patyk, który strugamy, należy obracać przez cały czas. Wióry muszą być tak cienkie, żeby mogły zapalić się od jednej zapałki. Wszystkie wiórki, które spadły na ziemię, trzeba pozbierać i wykorzystać przy rozniecaniu ognia. W ten sposób uzyskujemy rozpałkę. Oto inne rodzaje rozpałki. To jest kora brzozowa, która pali się jak papier. To jest kawałek worka z nici konopnych, jutowych lub sizalowych. Jest to materiał naturalny i w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych nadaje się do rozpalania ognia. Tutaj mamy puch roślinny, rozmaite suche trawy i porosty oraz cienkie wióry drewniane. Doskonałym materiałem do rozpalania ognia jest żywica sosnowa. Należy ją zbierać i używać tak jak świeczki. Nadaje się ona też do stosowania jako tymczasowy wypełniacz dziury w zębie na miejsce wykruszonej plomby. Po pewnym czasie żywica twardnieje i uszczelnia ubytek. Pamiętajcie, dobra rozpałka wymaga tylko iskierki, by zająć się ogniem. Mamy już przygotowaną rozpałkę i potrzebujemy jednej zapałki do jej rozpalenia. Zobaczmy, jakie są rodzaje zapałek. Takich zapałek nigdy nie używajmy, bo w ich przypadku zawilgocenie od potu lub deszczu jest tylko kwestią czasu. To jest hermetyczne pudełko z zapałkami wodoodpornymi. Draska do nich znajduje się na zewnętrznej powierzchni pudełka. Musimy więc chronić ją przed zawilgoceniem, ponieważ jeśli nawet same zapałki są suche, przy wilgotnej drasce nie ma z nich żadnego pożytku. A oto idealny pojemnik z zapałkami. Jest on hermetyczny, a zapałki zapalają się od potarcia o dowolną szorstką powierzchnię. Ma on też krzesiwo umieszczone na dnie.
Oto jak należy go używać. Teraz dodajemy rozpałkę grubszą, układając ją w kształcie wigwamu. W ten sposób łatwo rozpalimy ognisko. Dokładając do ognia, należy robić to bardzo ostrożnie, żeby nie zgasić patyków, które już się palą. Kiedy ognisko rozpali się na dobre, zaczynamy dokładać do niego grubiznę. Nie zadawajcie sobie trudu cięcia kłód na krótsze kawałki. Po prostu wsuwajcie je w ogień promieniście, ułożony na kształt gwiazdy. W ten sposób otrzymamy niewielki, ale długotrwały ogień, na którym możemy przyrządzać posiłki czy też gotować wodę. Kiedy ogień nie jest już potrzebny, pozwalamy wygasnąć płomieniom i nieznacznie rozsuwamy kłody. W ten sposób oszczędzamy nasz opał. Widzicie, że rozpalenie ogniska jest całkiem łatwe, pod warunkiem, że przestrzegamy trzech podstawowych prawideł. Suche drewno zbieramy z martwych stojących drzew, strugamy z niego wióry, zapałki przechowujemy w stanie suchym w odpowiednim pojemniku. Wszystko to jest bardzo proste, jeśli ma się zapałki. Jeśli nie mamy zapałek, należy zastosować inne metody. Najpierw zademonstruję Wam użycie do tego celu szkła powiększającego. Soczewkę należy trzymać w taki sposób, żeby skupione bezpośrednio na rozpałce promienie słoneczne stanowiły jak najmniejszą plamkę. W tym przypadku rozpałką jest puch roślinny. Także wypalone drewno nadaje się idealnie do tego celu. Inną metodą rozpalania ognia jest użycie krzesiwa z puszki survivalowej. Przygotujmy rozpałkę z puchu roślinnego i cienkich wiórków drewnianych, a następnie, skrobiąc nożem krzesiwo, doprowadźmy do zapłonu puchu. Z kolei połóżcie na to wiórki i już mamy ogień. To jest kostka magnezu z krzeciwem umocowanym na tylnej ściance. W trudnych warunkach możemy zeskrobać odrobinę magnezu z klocka na lekką podpałkę, a następnie zapalić go przy użyciu krzesiwa. Zwróćcie uwagę, jak gwałtownie pali się magnez. Pamiętajcie, z tego samego materiału wykonuje się części samolotowe. Inne metody rozpalania ognia wykorzystują reakcje chemiczne. W naszej puszce survivalowej powinniśmy mieć nadmanganian potasu. Wsypmy tu szczypnę nadmanganianu, na to szczyptę cukru i wymieszajmy je razem. Taką mieszaninę można zapalić przez tarcie, iskrą albo przy użyciu gliceryny. Jest mało prawdopodobne, że będziemy mieli przy sobie chloran potasu. Wchodzi on jednak w skład niektórych tabletek na ból gardła. Tak jak poprzednio, dodajemy szczyptę cukru. Cukier jest tu paliwem, a chloran utleniaczem. Mieszaninę taką możemy zapalić poprzez tarcie, iskrą albo przy użyciu kwasu siarkowego. Ten ostatni możemy znaleźć w akumulatorach samochodowych. W tym przypadku użyjemy iskry. Ostatnią substancją chemiczną jest chloran sodu, powszechnie stosowany jako środek chwastobójczy. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, mieszamy go ze szczyptą cukru. Zapala się od iskry. Jak widać, mieszanina ta pali się bardzo gwałtownie i przy jej używaniu należy zachować jak największą ostrożność. Powinny używać jej tylko osoby z dużym doświadczeniem w dziedzinie technik survivalu. Następna metoda, jaką omówimy, jest równie niebezpieczna. Wykorzystuje się w niej naboje i środki pirotechniczne. Zwykle mają je ze sobą żołnierze i myśliwi. Ostrożnie przecinamy łuskę, aby dostać się do umieszczonego w niej prochu i wydłubujemy przybitkę. W ten sposób dostałem się do prochu. I wysypuję niewielką jego ilość, żeby go zapalić. Proch spala się bardzo szybko, musimy więc mieć z góry przygotowaną rozpałkę. Z kolei zajmijmy się wyposażeniem pirotechnicznym. Rakiety sygnalizacyjne zawierają magnez, ale pozyskiwanie go stąd byłoby nierozsądne. Użyjemy więc innej metody. Zobaczmy, jak ona wygląda.
To jest typowa rakieta sygnalizacyjna do wzywania pomocy. Po odpaleniu wystrzeliwuje ona lity klocek magnezu z wielką prędkością, a więc rozpalanie ognia przy jej użyciu należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Tu mamy przygotowane ognisko z dużą ilością materiału pochłaniającego energię. Odpalam rakietę w to ognisko i zapala ona całą suchą trawę, jaką tu przygotowałem. Jak widzicie, jest to bardzo skuteczne. W taką rakietnicę zaopatrzona jest większość samolotów. Przy jej pomocy możemy rozpalić ognisko dokładnie tak samo jak w poprzednim przypadku. Musimy jednak pamiętać, że nabój sygnalizacyjny ma znacznie większą energię. Konieczne jest więc zachowanie maksymalnej ostrożności. Poznaliście już różne metody rozpalania ognia. Jeśli wszystkie zawiodą, trzeba będzie posłużyć się najstarszą metodą, łuku i świdra. Zobaczymy, jak to się robi. Mamy łuk, bawełniany bandaż, płytkę zapałową, świder i płytkę dociskową. Najpierw przygotowuję płytkę zapałową dla świdra. Płasko trzymanym nożem wycinam niewielkie wgłębienia, w których będzie się obracał świder. Generalną zasadą jest stosowanie miękkiego drewna na płytkę zapałową i twardego drewna na świder. Dzięki temu podczas świdrowania świder zagłębia się w płytkę zapałową. Gniazda dla świdra należy naciąć w ten sposób, żeby gromadził się w nich wyszlifowany pył drzewny. Im mocniej przyciskamy świder, tym szybciej uzyskamy drzewny pył żarzący się jak koniec papierosa. Przenosimy go na przygotowaną rozpałkę i dmuchaniem wzniecamy płomień. Zajmuje to wiele czasu i wymaga wprawy. Pozwólcie, że dam Wam kilka praktycznych rad dotyczących rozpalania ognia. Pamiętajcie, że w skład każdego zestawu survivalowego wchodzi świeca. Przy zapalaniu zapałki należy zawsze najpierw zapalić od niej świecę, potem ewentualnie papierosa, a następnie ognisko lub kuchenkę turystyczną. Jeśli rozpalamy ognisko od świecy, to gdy tylko zacznie ono się palić samodzielnie, gasimy świecę, żeby zużyć jak najmniejszy jej kawałek. Mając odrobinę żywicy sosnowej, możemy sami zrobić świecę, która pali się tak samo jak stearynowa i daje silne, białe światło. Świeczka tej wielkości pali się przez około 20 minut. Teoretyczna znajomość zasad rozpalania ogniska nie wystarczy. Konieczne jest ich przećwiczenie praktyczne. Musimy czuć się pewnie, zanim znajdziemy się w sytuacji walki o przetrwanie. Podsumujmy. Mamy już ognisko, schronienie, zabezpieczyliśmy się przed zagrożeniem. Teraz musimy zatroszczyć się, aby nas odnaleziono. W Twoim wykonaniu rozpalanie ognia przy użyciu krzesiwa i kawałka stali wygląda tak prosto. Jak Ty to robisz? Steve, to jest naprawdę łatwe. Nawet przy zawilgoceniu trzeba tylko potrzeć energicznie tarnikiem w dół. Jestem pewien, że Ty też potrafiłbyś to zrobić. Czy to znaczy, że każdy da sobie z tym radę? Oczywiście, masz tu kawałek waty i do dzieła. Spróbuję jeszcze raz, już się pali. Mamy ogień. To naprawdę proste. Ostrzegałeś też, by nie przecinać rakiety sygnalizacyjnej z magnezem. O co tu chodzi? Otóż taka rakieta składa się z silnika rakietowego i głowicy z magnezu. Nacinanie silnika i związane z tym tarcie może spowodować jego odpalenie, a w konsekwencji poważne obrażenia i oparzenia. Takie same skutki może mieć odpalenie rakiety w kierunku twardej powierzchni, od której ona się odbije. Dlatego rozpalając ognisko przy użyciu takiego naboju, należy wykopać dołek i wypełnić go jakimś materiałem pochłaniającym energię w rodzaju suchej trawy i liści. Zza dołka usuwamy wszelkie twarde przedmioty, wymierzamy w niego wyrzutnię i odpalamy ją, odwracając twarz w inną stronę. Gdy zapali się rozpałka, dokładamy przygotowanego zawczasu opału. Jeśli klocek magnezu trafi w cokolwiek twardego, na pewno zrykoszetuje i poleci z powrotem, co jest bardzo niebezpieczne. Wspomniałeś także o rozpalaniu ognia przy użyciu latarki. Tak, używamy takich latarek. Chodźmy na dwór, pokażę Ci, jak to się robi. Latarki możemy użyć do rozpalania ognia. Radziłbym Wam, abyście zawsze mieli przy sobie watę stalową i zapasową żarówkę. Dobrze jest także wkładać do latarki drugą baterię odwrotnie. Unikniemy w ten sposób wyczerpania się baterii, jeśli latarka włączy się przypadkowo w plecaku. Odwracamy ją w prawidłowe położenie dopiero bezpośrednio przed użyciem. W celu rozpalenia ognia przy użyciu latarki wyjmujemy reflektor i wciskamy watę stalową pomiędzy styki żarówki. Po przygotowaniu rozpałki posypujemy watę łatwopalną substancją chemiczną i włączamy latarkę.
Jest to stosunkowo łatwy sposób rozpalania ognia. Rzeczywiście, działa to świetnie, ale raczej nie służy latarce. Masz rację, ale pamiętaj, w chłodnym klimacie musisz mieć ogień. Jest to sprawa życia albo śmierci. Tak więc, jeśli nie dysponujemy żadnymi innymi możliwościami, poświęcenie latarki dla rozpalenia ognia jest całkowicie uzasadnione. Podsumujmy. Omówiliśmy już sprawę zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Rozejrzeliśmy się w bezpośrednim otoczeniu, by sprawdzić, czy nic nam nie zagraża. Zbudowaliśmy schronienie i rozpaliliśmy ogień. Jesteśmy teraz gotowi do realizacji następnego elementu naszego planu działania. W pierwszej części naszego szkolenia na temat przetrwania w warunkach terenowych, Lofty Wiseman przedstawił plan postępowania zapewniającego przeżycie. Dowiedzieliśmy się, że najpilniejszą sprawą jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Następne priorytety to zbudowanie schronienia i rozpalenie ognia. Teraz jesteśmy przygotowani do realizacji następnego punktu planu przetrwania, wyboru odpowiedniego miejsca do sygnalizacji. Co rozumiesz przez takie miejsce? Chodzi o miejsce, w którym nasze sygnały będą widoczne dla samolotu ratowniczego. Zwykle planowaną wyprawę zgłasza się odpowiednim władzom, służbie leśnej, straży wybrzeża i tym podobne. Po zgłoszeniu podajemy trasę i przewidywany czas powrotu. A więc, jeśli nie pojawimy się u celu lub nie wrócimy na czas, wiadomo, gdzie jesteśmy i że prawdopodobnie stało się coś złego. Orientują się też, gdzie nas szukać. Jednakże zdarza się, że znajdujemy się w opresji i na skutek niekorzystnych warunków pogodowych albo awarii przyrządów nie wiemy, gdzie jesteśmy. W takiej sytuacji musimy umieć zwrócić uwagę poszukujących nas osób na miejsce, w którym się znajdujemy. A więc jakich sygnałów wizualnych możemy używać dla zwrócenia na siebie uwagi? Najlepszy sposób to ogniska rozstawione w trójkąt. Zobaczmy, jak to wygląda. Kiedy już zrealizowaliśmy priorytetowy cel naszych działań, zapewnienie sobie bezpieczeństwa, przejdźmy do wyboru miejsca odpowiedniego do sygnalizowania naszej obecności. Można to zrobić przy użyciu odpowiednich znaków pomagających nas odnaleźć. Tu widzimy element trójkąta ognisk. Jest to trójnóg wkopany w ziemię ze zbudowanym na nim podestem. Na podeście przygotowujemy ognisko, dokładnie tak, jak to pokazywaliśmy. Układamy więc rozpałkę z wiórów, ale tym razem używamy także żywicy sosnowej i dowolnych materiałów łatwopalnych z wraku naszego pojazdu, jak paliwo, smary, opony lub elementy tapicerki. Chodzi o to, by jedna zapałka wystarczyła do szybkiego rozpalenia ogniska. Całość przykrywamy świeżymi gałęziami. Dzięki temu przygotowany na ognisko materiał nie zmoknie, a nawet jeśli pada deszcz lub śnieg. Dzięki podwyższonej platformie nie zagraża mu też zalanie wodą. Przy zapalaniu ognisk sygnalizacyjnych za dnia nie zdejmujemy zielonych gałęzi, które wytwarzają gęsty dym. Usuwamy je natomiast w nocy, żeby nie przysłaniały ognia. Coś mi się wydaje, że samolot zdąży dawno odlecieć, zanim uda ci się je zapalić. Masz rację, Steve. Jednakże samolot ratowniczy leci zawsze określonym torem, posuwając się zygzakiem. Nawet więc, jeśli słysząc dźwięk nadlatującej maszyny, nie zdążysz zapalić ognisk, tak aby pilot je dostrzegł, kiedy znajduje się nad nimi, zauważy on je przy kolejnym nawrocie. Po wykryciu sygnału z ziemi, pilot zaczyna krążyć nad miejscem sygnalizacji i powiadamia o zauważeniu tych znaków. Za dnia robi to przez machanie skrzydłami, zaś w nocy zapalając i gasząc światła. Oznacza to, że zostaliśmy dostrzeżeni. Czy są jeszcze jakieś sygnały, które powinniśmy brać pod uwagę? Tak, do porozumiewania się z załogą samolotu możemy użyć znaków rozkładanych na ziemi. Ze srebrnej folii, jaką mamy w naszym zestawie survivalowym, możemy układać rozmaite znaki, rozumiane na całym świecie. Folia ta jest wyraźnie widoczna, a przy tym trwała. A jeżeli nie mamy tej folii, to możemy układać znaki z zaimprowizowanych materiałów, na przykład z odzieży. Większość kurtek typu anorak i śpiworów jest uszyta z kolorowych materiałów. Najlepsze są tu jaskrawe barwy, pomarańczowa i niebieska. Możemy także kopać rowy, odwracać kamienie, a nawet wydeptywać śnieg, żeby wykonać znaki widoczne z powietrza. Jakie to są znaki? F oznacza potrzebuje żywności i wody. Najważniejsza jest pojedyncza pionowa kreska, która znaczy potrzebuje natychmiastowej pomocy. Nie wolno używać jej pochopnie, bo może ona skłonić pilota do podjęcia ryzykownej decyzji o lądowaniu, aby zorientował się, co tu się dzieje. Podwójna litera L oznacza wszystko w porządku.
Po odebraniu sygnału samolot zrzuci dla nas wiadomość. Należy spodziewać się, że pierwszy samolot poszukiwawczy będzie stratopłatem ze względu na większy zasięg lotu. Nie może on więc lądować w dowolnym miejscu, ale zrzuca wiadomość. Może ona brzmieć na przykład, czy potrzebujesz pomocy, albo czy wiesz, gdzie się znajdujesz. Odpowiedź twierdzącą sygnalizuje litera Y od JES, zaś przeczącą N. Wystarczy pamiętać znaczenie tych pięciu znaków. F, I, LL, Y oraz N. To wygląda dość prosto. Czy te znaki ustawione na ziemi zwrócą uwagę pilota, czy też istnieją jakieś lepsze sposoby sygnalizacji? W większości akcji ratowniczych posługiwano się heliografem. Jest to po prostu błyszczący przedmiot odbijający światło, zaimprowizowany z kołpaka piasty, szkła z wraku pojazdu lub błyszczącej pokrywki puszki survivalowej. Tutaj mamy lusterko sygnalizacyjne z otworkiem celowniczym. Sprawdzamy na dłoni, czy odbija ono światło i kierujemy zajączka na samolot ratowniczy. W idealnych warunkach taki sygnał jest widoczny z odległości 25 km. Pamiętam, że używaliśmy rakiet sygnalizacyjnych do rozpalania ognia, jednak ich podstawowym przeznaczeniem jest sygnalizacja. Jaki ich rodzaj polecałbyś survivalowcom? Stosujemy świece dymne oraz rakiety sygnalizacyjne, zwykłe i spadochronowe. Jeśli chodzi o dym, to należy zawsze używać barwy kontrastującej z otoczeniem. W tym przypadku jest ona żółta i wyraźnie odcina się na tle drzew. Nie należy więc używać dymu zielonego, jeśli znajdujemy się wśród gęstej roślinności. Zawsze pamiętajmy o kontraście. Każda barwa jest dobra, jeśli odróżnia się od otoczenia. Sygnały dymne są dobre za dnia, ale co robimy w nocy? Używamy rakiet sygnalizacyjnych. Trzeba to jednak robić ostrożnie i sprawdzić, czy nie ma żadnych przeszkód nad miejscem ich odpalania, na przykład korona drzewa. Musimy więc robić to na otwartej przestrzeni. Przy odpalaniu należy trzymać rękę z wyrzutnią z boku i odwrócić twarz, ponieważ czasem przy strzale wyrzucone zostają w tył cząstki ładunku. Ta konkretna rakieta wzbija się na wysokość 200 metrów i wytwarza bardzo silne światło. A jeśli mamy w bagażu miejsce, to zabieramy ze sobą nawet wyrzutnie większych rakiet. Oczywiście, tutaj mamy zestaw sygnalizacyjny z rakietą opadającą na spadochronie. Używamy jej dokładnie tak, jak to poprzednio opisano, upewniając się, czy nie ma nad nami żadnych przeszkód i wystrzeliwując ją w górę. Wznosi się na około 300 metrów i opada na spadochronie. Pozostaje więc w powietrzu przez długo, co zwiększa prawdopodobieństwo jej zauważenia. A co sądzisz o miniaturowych bateryjnych nadajnikach lokalizacyjnych ERB? Ich sygnały mogą być odbierane przez samoloty, a obecnie nawet przez satelity. Są one bardzo lekkie. Ich masa nie przekracza 0,5 kg. Czy to jest dobry pomysł? Naturalnie, jeśli tylko masz miejsce, powinieneś je zabrać ze sobą. Nigdy nie zawiele środków ostrożności. Te nadajniki są doskonałe. Świetnie. W ten sposób zakończyliśmy omawianie drugiego punktu naszego planu przetrwania, wyboru miejsca do sygnalizowania naszej obecności. Nauczyliśmy się budować trójkąt z ognisk, dowiedzieliśmy się, jak porozumieć się z samolotem przy użyciu znaków układanych na ziemi, w jaki sposób sygnalizować heliografem i rakietami sygnalizacyjnymi. Następnym tematem naszego szkolenia w zakresie sztuki przetrwania będzie zaopatrzenie, a więc umiejętność pozyskiwania wszystkiego, co jest nam potrzebne do przeżycia, zanim nadejdzie pomoc. Woda jest niezbędna do życia. Jeśli napotkacie jakikolwiek ciek wodny, prawdopodobnie zaprowadzi was ku ratunkowi. Musicie jednak pamiętać, że 90% wszystkich chorób, na jakie zapadają ludzie w sytuacjach walki o przetrwanie, spowodowane jest piciem surowej wody. Musimy ją więc sterylizować. Istnieją dwa sposoby odkażania wody. Przez gotowanie i przy użyciu środków chemicznych. W zestawie akcesoriów survivalowych znajdują się tabletki do odkażania wody. Jednakże zawsze najlepiej jest najpierw przefiltrować surową wodę. Mam tutaj filtr. Nalejemy do niego wody przed jej odkażeniem. Jest to worek wykonany z materiału porowatego, przez który woda przecieka do podstawionego naczynia. Do tego naczynia wrzucamy też tabletki odkażające. Filtrowanie jest szczególnie ważne, gdy woda pochodzi z błotnistej sadzawki. Zawiera ona dużo zawiesiny, a chlor zawarty w tabletkach odkażających atakuje głównie drobne ustroje zawarte w zawiesinie. Zaś sama woda pozostaje nadal podejrzana. Dysponujemy tutaj gotowym filtrem, ale w sytuacji walki o przetrwanie będziemy musieli sami go wykonać. Zobaczymy, jak to robić. To jest filtr wykonany z mojej skarpety. Wypełniłem ją warstwami węgla drzewnego, piasku oraz muchu i trawy. As the water is filtering through, we collect it at the bottom. A oto różne pojemniki na wodę. Ten pojemnik opracowano dla oddziałów specjalnych. Nadaje się on idealnie do stosowania w bazach wypadowych. W celu pobrania z niego wody wystarczy wcisnąć górną część ścianki.
Tu z kolei mamy wiotki pojemnik z tworzywa, który po napełnieniu można przenosić na pasku. Do przenoszenia wody nadają się też prezerwatywy z zestawu survivalowego. Przy ostrożnym napełnianiu każda z nich może pomieścić nawet litr wody. Ze względu na małą wytrzymałość ścianek, prezerwatywy wypełnione wodą należy przenosić owinięte w tkaninę. Najlepszym sposobem sterylizacji wody jest jej przegotowanie. Jeśli szczęśliwie posiadamy nadającą się do tego celu puszkę, możemy wykorzystać drut z zestawu survivalowego, żeby dorobić uchwyt do zawieszania jej nad ogniem. Nigdy nie wolno stawiać puszki chybotliwie na rozżarzonych węglach, ani na kamieniach, ponieważ jeśli się wywróci, stracimy wodę, a przy okazji zgaśnie zalane ognisko. Znajdując się w miejscu położonym na poziomie morza, musimy gotować wodę przez 7 minut. Na każde 300 metrów wysokości nad poziomem morza należy przedłużyć gotowanie o 1 minutę. Dobrym środkiem do odkażania wody jest nadmanganian potasu. Małe pudełeczko z tym środkiem, znajdujące się w zestawie survivalowym, wystarcza do sterylizacji ponad 1300 litrów wody. Ważną sprawą jest dawkowanie nadmanganianu określone według zabarwienia wody. Jeśli dodamy niedostateczną ilość tego środka, woda nie zostanie należycie odkażona. Natomiast przy jego przedawkowaniu stanie się ona żrąca. Do pokazanej tu ilości wody wystarczy dodać 1-2 kryształki. Orientujemy się według jej zabarwienia. Powinno być ono lekko różowe. To właśnie jest prawidłowy kolor. Mamy tu wyschnięty ciek wodny. W takim miejscu, jeśli tylko będziemy kopać wystarczająco długo i głęboko, zawsze w końcu natrafimy na wodę. Wodę możemy czerpać z wykopanego dołka, ale możemy także wykorzystać jakieś drzewo, żeby pompowało ją na nasze potrzeby. Potrzebna jest do tego torebka foliowa, którą należy szczelnie owinąć na liściach. Woda pobierana przez drzewo korzeniami z ziemi dopływa do liści, skąd odparowuje i osiada od wewnątrz na ścianach torebki. To jest destylarka słoneczna, przeznaczona do stosowania w warunkach stepowych i pustynnych. Jej podstawowym elementem jest folia plastikowa o wymiarach metr na metr. Kopiemy dół o głębokości 1 metra i rozmiarach metr na metr. Wykładamy go folią i obciążamy ją po środku, tak by przybrała stożkowaty kształt. W jaki sposób działa to urządzenie? Otóż woda parująca z ziemi w wykopie skrapla się na dolnej powierzchni folii i ścieka do naczynia podstawionego pod dolnym wierzchołkiem stożka. Skuteczniejsze działanie destylarki uzyskuje się poprzez pokrycie folii zieloną roślinnością lub oddanie na nią moczu. Uzyskaną w ten sposób wodę stosownie do potrzeb pobieramy przy użyciu rurki, dzięki czemu nie musimy każdorazowo demontować destylarki. Takiej wody nie musimy oczyszczać, ponieważ jest ona absolutnie czysta. Jak widać, destylarka jest też skuteczną pułapką na owady. Zobaczmy teraz, ile wody udało nam się zgromadzić. W idealnych warunkach otrzymuje się około litra wody dziennie. W ciągu 6 godzin uzyskaliśmy mniej więcej pół litra, a więc urządzenie działa prawidłowo. Nie należy stosować większych płacht folii. 1 m2 jest wielkością optymalną. Jeśli potrzebujemy więcej wody, kopiemy kilka dołków i używamy większej liczby płacht. Należy upewnić się, czy wlot rurki znajduje się dokładnie na dnie naczynia do zbierania wody. Jak widać, woda wygląda doskonale i nie wymaga żadnego uzdatniania. Pamiętajcie, jeśli zamierzacie oddać mocz na folię, trzeba to zrobić koniecznie przed podstawieniem naczynia na wodę. Inną metodą zbierania wody jest kolektor rosy. Zobaczmy, jak on wygląda. Wykonuje się go z arkusza przezroczystej folii plastikowej, którą wykładamy do rek o wymiarach 30x30x30 cm. Na folii kładziemy czyste, gładkie kamienie. Urządzenie to będzie pracowało dla nas przez całą noc. Zasada jego działania jest następująca. Folia oziębia się znacznie szybciej niż nagrzane kamienie, co powoduje skraplanie się wody. Trzeba pamiętać o zabraniu wody przed wschodem słońca, ponieważ za dnia urządzenie działa w odwrotny sposób i nagromadzona w nim woda wyparowuje. Trzymając się nadal urządzeń wykorzystujących energię słoneczną, chciałbym pokazać Wam teraz destylarkę słoneczną działającą w sposób odwrotny. Oto źródło wody o podejrzanej jakości. Weźmy teraz arkusz przezroczystej folii plastikowej, rozpostrzyjmy go nad tą wodą i uszczelnijmy krawędzie. Resztę zrobi słońce. We wszystkich destylarkach musimy stosować przezroczystą folię. Folie ciemno zabarwione nie nadają się do tego celu. W naszym przypadku położyłem w pośrodku folii otoczak, obwiązałem go sznurkiem, żeby uformować wierzchołek stożka i zawiesiłem go na gałęzi.
W ten sposób, uszczelniając brzeg folii na całym jej obwodzie, uformowałem szczelny namiot nad źródłem podejrzanej wody i podwinąłem ostrożnie brzeg folii do wewnątrz. Parująca woda skrapla się na wewnętrznej powierzchni folii i ścieka na jej podwinięty brzeg. Możemy teraz zostawić destylarkę w spokoju. Będzie ona działać sama, tym szybciej im wyższa jest temperatura. Dziękuję, Lofty. Wiem już, jak działa destylarka słoneczna, ale czy mógłbyś powiedzieć mi, jak z niej wybierasz wodę? To proste. Zaczynamy delikatnie odchylać brzeg folii, kierując znajdującą się tam wodę w najniższy punkt, a potem ostrożnie przechylamy cały namiot do góry nogami, żeby jego wierzchołek był najniżej. Czy woda przefiltrowana na przykład przez skarpetę, jak nam demonstrowałeś, nadaje się do picia? Nie, Steve. Wodę zawsze musimy uzdatnić, bez względu na to, jak czysto wygląda. Filtrowanie usuwa z niej jedynie zawiesiny, a nie bakterie. Tak więc zawsze konieczne jest odkażenie przefiltrowanej wody, czy to przez gotowanie, czy też chemicznie. No tak, z zagotowaniem wody nie ma kłopotu, jeśli masz jakiś metalowy pojemnik. Ale co zrobić, jeśli nie dysponujesz niczym takim? Załóżmy, że mamy arkusz kory brzozowej. Możemy go starannie złożyć z takimi oto zakładkami w rogach, otrzymując coś w rodzaju brytwanny. Wstawiamy ją w gorący popiół i wypełniamy wodą. Po jakimś czasie woda zagotuje się, a ścianki naczynia pozostaną nieuszkodzone. To bardzo sprytne. Lofty, spróbujmy teraz podsumować najważniejsze wskazówki dotyczące wody. Dobrze, Steve. Są one następujące. Otóż nic, co żywe na Ziemi, nie może obejść się bez wody. Człowiek może wytrzymać 3 minuty bez powietrza, 3 tygodnie bez jedzenia, ale tylko 3 dni bez wody. Bez względu na to, jakim źródłem wody dysponujemy, musimy ją zawsze uzdatniać. Jeśli nie mamy wody w ogóle, nie wolno nam jeść, ponieważ do procesu trawienia niezbędne są płyny ustrojowe. Najwięcej płynów wymaga trawienie tłuszczów i białek. Tak więc, jeśli nie mamy wody, nie jemy. Natomiast jeśli mamy wodę, obfite zasoby dobrej wody, to możemy jeść wszystko, na co przyjdzie nam ochota. Odnotowano przypadki, kiedy ludzie znajdujący się w krytycznej sytuacji jedli obuwie. Aby jednak przetrawić ten rodzaj materiału i przyswoić z niego składniki pokarmowe, organizm musi dysponować dużą ilością wody. Tak oto doszliśmy do końca pierwszej części tego kursu. W drugiej części dowiecie się, jak zdobywać pożywienie, jak je przyrządzać i konserwować, a także jak orientować się w terenie w warunkach walki o przetrwanie. Jakie rodzaje żywności możemy znaleźć na odludziu? Wokół nas znajduje się mnóstwo pożywienia. Zacznijmy od najniższych ogniw łańcucha pokarmowego. Na samym dole mamy rośliny. Z nimi sprawa jest prosta, wystarczy je tylko rozpoznać i zebrać. Nie musimy na nie polować. Nieco wyżej znajdują się grzyby o wartości odżywczej trochę wyższej niż pozostałe rośliny. Owady to najprawdopodobniej pierwsze zwierzęta, jakie może zdobyć ranny człowiek. Wyżej są ryby, jeśli mamy szczęście znajdować się w pobliżu wody i to takiej, w której one żyją. Na samym szczycie łańcucha znajdują się dzikie zwierzęta, z których możemy uzyskać całe kilogramy mięsa. Czy wszystkie rośliny są dla nas przydatne? Niektóre z nich są jadalne, inne nie nadają się do jedzenia, a jeszcze inne są wręcz trujące. Jak rozpoznać te różnice? Istnieje próba przydatności roślin do spożycia. Wygląda ona następująco. Bierzemy pierwszą próbkę i oceniamy ją dotykowo. Może ona na przykład parzyć albo być pokryta włoskami. Już sama ta cecha może wskazywać na rodzaj rośliny. Następnie rozgniatamy próbkę i wąchamy ją. Może ona mieć znajomy zapach, na przykład czosnku. Zapach jest kolejną cechą przydatną przy identyfikacji roślin. Z kolei bierzemy mały kawałeczek i umieszczamy go pod językiem. Tam właśnie znajdują się zakończenia nerwów smakowych. Jeśli mamy jakiekolwiek nieprzyjemne odczucia w rodzaju pieczenia lub przykrego smaku, wyrzućmy taką roślinę, ponieważ jest trująca. W królestwie roślin występują dwie trucizny i obydwie oznaczają się tą samą cechą, silnie piekącym czy parzącym smakiem. Jedna z nich jest rozpuszczalna w wodzie, a druga nie. W związku z tym pokrzywy nadają się do jedzenia po ugotowaniu, a gotowanie liści dzikiego rabarbaru powoduje tylko wzrost stężenia zawartej w nich trucizny. Jeśli nie występują żadne nieprzyjemne odczucia, przeżuwamy ten sam kawałek rośliny i rozprowadzamy jej sok po całej jamie ustnej. Samą roślinę wypluwamy. Odczekujemy kolejne 5 minut. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprzyjemne odczucia, próba jest zakończona negatywnie. Jeśli nic się nie dzieje, zjadamy mały kawałek badanej rośliny i czekamy przez 5 godzin. Jeśli nadal nie dzieje się nic niepokojącego, roślina nadaje się do jedzenia. Jak widać, pełna próba przydatności do jedzenia jest procesem czasochłonnym. Znacznie prościej jest nauczyć się rozpoznawać powszechnie występujące rośliny jadalne i niejadalne. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
Tatarak jest doskonałym pożywieniem. W końcu lata wyrastają na nim charakterystyczne pałki. Do spożycia nadają się kłącza. Jest to swego rodzaju magazyn energetyczny rośliny, zawierający wiele pożytecznych składników. Mlecz jest bardzo pospolitą rośliną o charakterystycznych kwiatach. Kiedy nie kwitnie, łatwo rozpoznać go po liściach. Wszystkie części tej rośliny są jadalne, gotuje się ją jak szpinak. Z korzenia można sporządzać kawę, albo można gotować go jak pietruszkę. Babka szerokolistna jest także bardzo rozpowszechniona. Przyrządzamy ją jak szpinak, ale smakuje lepiej. W końcu lata na wysokiej łodydze wyrasta kwiatostan, zawierający wiele oleistych nasion. Dodanie ich do zupy zwiększa znacznie jej wartość odżywczą. I ta roślina nadaje się w całości do spożycia. Ponadto stosowana w postaci okładów, przyspiesza gojenie się ran. Mięta jest doskonałym dodatkiem smakowym do przyrządzanych przez nas potraw. Łatwo ją rozpoznać po charakterystycznym zapachu. Po zmieszaniu z węglem drzewnym możemy ją również stosować jako lekarstwo na dolegliwości żołądkowe. Węgiel drzewny neutralizuje toksyny, a mięta łagodzi podrażnienie żołądka. Pokrzywy występują dosłownie wszędzie i są łatwe do rozpoznania, a przy tym stanowią wartościowy pokarm. Przy dotknięciu powodują oparzenie skóry. Należy wtedy zerwać kawałek pokrzywy, rozgnieść go i wetrzeć w oparzone miejsce, a pieczenie ustąpi. Oparzenia te spowodowane są przez kwas mrówkowy, który można usunąć przez gotowanie. Pokrzywy zawierają liczne minerały, m.in. żelazo. Spożywa się je jak gotowaną jarzynę. Można z nich także parzyć herbatkę orzeźwiająco-pobudzającą. Suszone łodygi mają dużą wytrzymałość i można je stosować jako sznurki. Jeśli chcemy ufarbować na zielono tkaninę, to gotujemy ją w liściach pokrzywy i kilku innych roślin, uzyskując zabarwienie zielono-oliwkowe. Herbatę zawierającą wiele witamin można przyrządzić z igieł sosnowych. Są one szczególnie bogate w witaminę C. Garść igieł należy zalać litrem przegotowanej i wystudzonej wody i odczekać, aż utoną. Nie gotować igieł w wodzie, ponieważ niszczy to witaminę C. Herbatka z igieł ma działanie pobudzające i przydaje się, kiedy odczuwamy osłabienie i zmęczenie. Warto także rozejrzeć się między drzewami. Można tam znaleźć jadalne grzyby. W łańcuchu pokarmowym grzyby znajdują się wyżej od innych roślin. Jednakże nie należy w stosunku do nich prowadzić testów przydatności do spożycia. Grzyby musimy rozpoznawać w sposób całkowicie pewny. Jeśli nie mamy całkowitej pewności, że dany grzyb jest jadalny, zostawmy go. Grzyby są roślinami nie zawierającymi chlorofilu, w związku z czym muszą odżywiać się substancjami gnijącymi lub martwymi. Istotną wadę grzybów stanowi fakt, że niektóre z nich są śmiertelnie trujące. To jest właśnie najbardziej niebezpieczny z grzybów trujących, muchomor sromotnikowy. Oznacza się on następującymi cechami charakterystycznymi. Bulwiasto zakończony trząs pochwą i pierścieniem oraz białe blaszki. Występuje od lata aż do późnej jesieni. Nigdy nie rośnie na łąkach ani na pastwiskach, tylko w lesie i w jego bezpośrednim pobliżu. Oznacza się ponadto zapachem ziemniaków, ma słodkawy smak, a co gorsza, pomiędzy 5 a 18 godziną po jego spożyciu nie występują żadne niepokojące objawy. Grzyb ten zawiera silne alkaloidy, które w połączeniu z płynami ustrojowymi człowieka wytwarzają truciznę przenikającą do każdej komórki organizmu. Należy więc postarać się szybko o pomoc lekarską. 90% śmiertelnych przypadków zatrucia grzybami to właśnie zatrucia muchomorem sromotnikowym. Pierwszymi żywymi stworzeniami, jakie ranny człowiek może zdobyć w sytuacji walki o przetrwanie, są owady. Występują one w wielkiej obfitości i stanowią dobre źródło białka. Mrówki, dżdżownice czy termity są doskonałym pożywieniem. Każde prymitywne plemię na świecie dobrze o tym wie i ceni takie pożywienie za jego delikatny smak. Oto mrowisko, którym wystarczy tylko pogrzebać, by dostać się do mrówek. Materiał z mrowiska wrzucamy do wody i zbieramy mrówki pływające na powierzchni. Gotujemy je w wodzie, co unieszkodliwia zawarty w tych owadach kwas mrówkowy.
Lofty, powiedziałeś nam, że trzeba gotować pokrzywy, żeby pozbyć się kwasu mrówkowego, który się w nich znajduje. Czy wodę po ich gotowaniu musimy wylać, czy też nadaje się ona do wypicia? Powinniśmy wypić tę wodę. Kwas mrówkowy ma działanie kontaktowe, a wysoka temperatura powoduje jego rozkład. Otrzymujemy więc nieszkodliwą wodę o dużej zawartości przydatnych składników mineralnych i odżywczych oraz witamin, która posłuży naszemu zdrowiu. Wspomniałeś także o truciznach rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych. Czy możesz wyjaśnić to dokładniej? Naturalnie. Są pewne rośliny, takie jak pokrzywy, kolokazja i wiele innych roślin korzeniowych, które zawierają trucizny rozkładające się pod wpływem wysokiej temperatury. A więc po ugotowaniu nadają się one do spożycia. Inne rośliny, jak dziki rabarbar, liście, zawierają toksyny nierozpuszczalne, w przypadku których gotowanie zwiększa jedynie stężenie trucizny. Zawsze więc musimy dokładnie wiedzieć, co gotujemy, żeby nie zatruć się roślinami zawierającymi trucizny, nierozpuszczalne w wodzie. Dziękuję. Chciałem zrozumieć to lepiej, zanim przejdziemy do następnego tematu. Większość z nas raczej brzydzi się robakami i owadami. Jak głodny musi być człowiek, żeby po nie sięgnąć? No, wystarczy kilka dni głodu, żebyś zaczął szukać czegokolwiek nadającego się do jedzenia. Żdżownice należą do 5% zwierząt najbogatszych w białko. Przy tym są one łatwe do pozyskania, wystarczy tylko trochę pokopać, by je znaleźć. Nie spodziewam się, że ktokolwiek będzie je spożywał w takim stanie, w jakim je schwytano. Najpierw oczyszczamy je przez 24 godziny, przetrzymując w materiale, który nie nadaje się dla nich na pożywienie. A następnie suszymy je na słońcu albo przy ognisku. Po wysuszeniu drżownice twardnieją i wtedy rozcieramy je na proszek, który można dodawać do zupy albo pieczeni, otrzymując pełnowartościowy posiłek, w którym nikt nie dopatrzyłby się niczego wzbudzającego obrzydzenie. W miejscach takich jak dżungla można spotkać termity. Po rozbiciu termitiery możemy pozbierać termity i wrzucić je do wody. Na powierzchnię wypłyną owady oraz ich jaja, które starannie odcedzamy i gotujemy. Możemy także gniazdo termitów zawiesić nad wodą, tak by wydostające się z niego owady wpadały do wody, przynęcając ryby. W tym samym miejscu zarzucamy wędkę, zakładając jaja termitów na haczyk. W ten sposób łatwo złowimy rybę. Gniazdo termitów możemy też położyć na ognisku. Uzyskamy gęsty dym odpędzający moskity oraz inne niepożądane owady, a samo gniazdo będzie się palić przez całą noc. Wszystkie prymitywne plemiona wiedzą o tym doskonale, ceniąc owady jako artykuł delikatesowy. Mam nadzieję, że nigdy nie znajdę się w sytuacji, w której musiałbym korzystać z Twoich przepisów na potrawy z owadów, ale gdyby miało do tego dojść, jestem gotowy. Podsumujmy. Dotychczas omówiliśmy sposoby uzyskiwania wody oraz niektórych rodzajów żywności, roślin, grzybów i owadów. Osobiście znacznie bardziej interesują mnie sposoby łowienia ryb i polowania na dzikie zwierzęta. To właśnie będzie przedmiotem następnej części naszego szkolenia. To wygląda na doskonałe miejsce do łowienia ryb. Pamiętacie? Ryby zajmują dość wysokie miejsce w łańcuchu pokarmowym, wyprzedzając rośliny, grzyby i owady. Stanowią doskonałe pożywienie. W przeciwieństwie do polowania na dziką zwierzynę, przy łowieniu ryb nie musimy maskować naszego wyglądu ani zapachu. Ryby łowi się dość łatwo. Będziemy posługiwać się dwiema metodami. Sznurem i drygawicą. Do łowienia na sznur potrzebujemy przynęty, a najlepszą przynętą są drżownice. Spróbujmy ich poszukać. Musimy rozglądać się za nimi w pewnej odległości od wody, ponieważ nie lubią one zbyt mokrej gleby. Szukamy ich pod kamieniami, kłodami i w żyznej, pulchnej ziemi. To jest takie dobre miejsce. A oto i drżownica. Jest ona dobrą przynętą na ryby z trzech powodów. Stanowi dobre źródło białka, wije się w wodzie, co przyciąga ryby i występuje w dużej obfitości. Załóżmy przynętę na sznur. To właśnie jest sznur rybacki. Stanowi on odcinek mocnej linki obciążony z jednego końca kamieniem. Do linki przywiązane są krótkie przypony z żyłki zakończone haczykami. Przypony sporządza się z żyłki i haczyków znajdujących się w puszce survivalowej. Po wykonaniu sznura zakładamy robaki na każdy haczyk. Sznur taki zapewnia skuteczne łowienie ryb żerujących na wszystkich głębokościach. Na dnie, w połowie głębokości wody i pod jej powierzchnią. Na wodna część sznura pozwala także czasem chwytać ptactwo wodne.
Sznur trzeba solidnie umocować na brzegu, bo będziemy na nim mieli dużo ryb. A to jest drygawica. Zarzucamy ją do bardzo czystej wody, a końce przywiązujemy mocno na obydwu brzegach. W jej okach ugrzęzną zarówno małe, jak i duże ryby. Małe ryby zahaczają się o skrzela. Taka sieć po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca i z łatwością mieści się w naszym zestawie survivalowym. Jeśli mamy linkę spadochronową, to z łatwością możemy z niej sami sporządzić sieć. Zobaczmy, jak to się robi. Oto nylonowa linka spadochronowa, spleciona z wielu bardzo mocnych nitek. Można ją bez trudu rozpleść. Na wyprawie dobrze jest mieć sznurowadła z linki spadochronowej. Odcinki nici zebrane w pary przywiązujemy do linki przy użyciu odmiany węzła półsztykowego. Polega to na owinięciu linki nicią raz, a potem drugi, przeciągnięciu końca przez uformowaną w ten sposób pętlę i wstępnym zaciśnięciu. Odstępy pomiędzy przywiązanymi nićmi powinny wynosić około 4 cm. Początkowo przywiązujemy je dość luźno, nie zwracając uwagi na odstępy. Potem rozsuwamy je równomiernie co 4 cm i zaciskamy mocno węzły. Zademonstruję to Wam na trzech niciach. Kiedy już pary nici są przywiązane i wiszą pionowo, łączymy ze sobą wewnętrzne nici w pary i związujemy je węzłem prostym. Tak właśnie powstaje sieć. Może się to wydawać ogromnie pracochłonne. Pamiętajcie jednak, że w waszej grupie mogą znaleźć się osoby starsze wiekiem lub ranne. Wiązanie sieci będzie dla nich dobrą terapią zajęciową, zapewniając im poczucie przydatności i umożliwiając wniesienie wkładu w przetrwanie w krytycznej sytuacji. Po zrobieniu sieci pozostaje już tylko zarzucić ją w wodę. Jeden jej koniec wiążemy do czegoś na brzegu. Trzeba to zrobić mocno, bo połów będzie na pewno obfity. Idąc brzegiem zatoki, stopniowo wpuszczamy niesioną sieć do wody. Po dojściu na drugi brzeg mocujemy solidnie drugi koniec sieci. Musi ona zwisać w wodzie całą swoją szerokością, bo to właśnie gwarantuje jej dużą skuteczność. Sprawdziłem, sieć nie jest splątana, pozwalam jej więc zatonąć. A koniec linki przywiązuję do tego korzenia i zaciskam mocno węzeł. Upewniam się jeszcze, czy sieć zwisa w wodzie rozprostowana. Możemy ją teraz zostawić. Jestem pewien, że złowimy dużo ryb. Łatwo też jest zrobić oścień. Nadaje się on dobrze do połowu ryb w nocy. Jeśli mamy latarkę, świecimy nią na powierzchnię wody, ponieważ światło przyciąga ryby. Można także wykorzystać w tym celu lampkę Beta, fiolkę z trytem, z zestawu survivalowego, którą umieszczamy w płytkiej wodzie. Przywabione światłem ryby przeszywa się ościeniem. Jeśli noc jest bezksiężycowa, ryby przyciąga każdy błyszczący obiekt, na przykład folia aluminiowa. Oścień możemy zrobić z łatwością z rozwidlonej gałęzi, do której mocujemy trzeci szpikulec. Wszystkie szpikulce strugamy w ostry szpic i utwardzamy w ogniu. Zapewni to ościeniowi większą skuteczność. Chciałbym raz jeszcze zobaczyć, jak się robi sieć. Może pokażemy użyte w tym celu węzły na tej grubszej lince, by można je było lepiej zobaczyć. Składamy nić podwójnie, powstałą pętlą okręcamy linkę raz, a potem drugi. Przeciągamy koniec przez pozostałą część pętli i zaciskamy. To bardzo praktyczny węzeł. Łowienie ryb to dobre rozwiązanie, jeśli znajdujemy się nad wodą, ale co mamy robić, jeśli tak nie jest? Wtedy musimy zapolować na dzikie zwierzęta. Ich mięso zawiera dużo białka, niezbędnego człowiekowi do rozwoju tkanek. Oznacza to, że jeśli odnieśliśmy rany lub inne obrażenia ciała, jedzenie mięsa jest dla nas konieczne, żeby powrócić do zdrowia. Do polowania potrzebne są nam inne umiejętności niż przy łowieniu ryb. Nauczmy się więc maskować nasz zapach przy zastawianiu sideł i rozpoznawać tropy zwierząt. W jaki sposób będziemy polować na te zwierzęta? Będziemy je chwytać w sidła. Sidła na małe zwierzęta chwytają je za szyję i duszą.
Aby zapewnić sidłom skuteczniejsze działanie, przywiązujemy je do przygiętego w dół drzewka w ten sposób, że wpadające w pułapkę zwierzę powoduje jego gwałtowne wyprostowanie, a schwytana zdobycz zwisa w powietrzu. Drobną zwierzynę możemy także chwytać w sieci, a większe zwierzęta uśmiercać zrzucanym na nie kamieniem. A co robić, jeśli nie mamy żadnych sideł w naszym zestawie survivalowym? Sidła robi się bardzo łatwo, także z zaimprowizowanych materiałów. Można do tego celu użyć sznurowadeł, cienkiego drutu i tym podobne. Chodzi o to tylko, aby utrzymać przesuwną pętlę. Chodźmy więc w teren i zobaczmy, jak zestawia się sidła. Oto proste sidła. Robi się je z drutu, który mamy w zestawie survivalowym. Musimy tylko wykonać przesuwną pętlę. Wielkość zależy od zwierzyny. Ta wielkość jest przeznaczona do chwytania zwierząt o szerokości pięści i wysokości 4 palców. Sidła takie ustawiamy na ścieżce używanej przez zwierzęta i solidnie mocujemy. Najtrudniejszą sprawą jest określenie, jakie dzikie zwierzęta zamieszkują obszar, na którym się znajdujemy i gdzie są ich ścieżki. A oto i sidła. Tu mamy ścieżkę zwierzęcą, a tu sidła. Przed zastawieniem sideł musimy usunąć z nich zapach człowieka. Najlepszym sposobem jest wędzenie ich w dymie nad ogniskiem. Mamy tu sidła o szerokości pięści i wysokości 4 palców, solidnie umocowane w wybranym miejscu. Te patyczki utrzymują pętlę w stanie rozwartym. Sidła te chwytają zwierzęta nadchodzące z jednej i z drugiej strony. Dalej na ścieżce zastawione są następne sidła. Dla zwiększenia skuteczności działania sideł stosujemy mechanizm wykorzystujący sprężystość drzewa. Same sidła są zastawione dokładnie tak samo jak przedtem, ale tym razem są połączone z mechanizmem wyzwalającym. Zaczepiamy o siebie zaczepy mechanizmu i ustawiamy sidła o wymiarze pięści na 4 palce. Tym razem pętla jest przywiązana do mechanizmu zaczepowego, a więc zwierzę, które wpada w sidła, zostaje schwytane, a rozłączenie zaczepu powoduje zawiśnięcie zdobyczy w powietrzu. Na większe zwierzęta stosujemy sidła o innej konstrukcji. Tym razem na ścieżce zwierzęcej zastawiamy pułapkę z podestem wyzwalającym. Także i w tym przypadku wykorzystujemy mechanizm zaczepowy i energię sprężystości nagiętego drzewka. Zaczep zahaczony jest o tę poprzeczkę wspierającą się o 2 kołki zaczepowe. Dolna część zaczepu opiera się o poprzeczkę dolną, uniemożliwiającą jego ruch w górę. Na poprzeczce dolnej budujemy podest z gałęzi, a na nim układamy trawę. Na trawie rozkładamy dużą pętlę przeznaczoną do schwytania zdobyczy za nogę. Zwierzę, które nadepnie na sidła, powoduje rozłączenie się zaczepu, pętla chwyta je za nogę i podrywa w powietrze. A oto odmiana sideł z podestem, w której stosuje się ten sam mechanizm. Jednak w tym przypadku zaczep jest zablokowany ustawioną na ścieżce ukośnie gałązką, wbitą jednym końcem w ziemię. Na ścieżce rozkładamy pętlę. Nadchodzące zwierzę nadeptuje na ukośny patyk i zwalnia zaczep, a pętla zaciska mu się na nodze i podrywa w górę. I wreszcie trzecie sidła z jeszcze inną zapadką. We wszystkich naszych sidłach stosujemy przynętę przyciągającą do nich zwierzęta. W tym przypadku zaczep zablokowany jest patykiem z przynętą. Pod nią rozkładamy pętlę. Zwierzę, które podchodzi tutaj, żeby zjeść przynętę, wchodzi w pętlę, która chwyta je mocno za nogę. Lofty, niektóre z tych pułapek wyglądają dość niebezpiecznie. Nie chciałbyś chyba, aby twój współtowarzysz wpadł w którąś z nich? Na pewno nie. Pamiętajcie, że służą one jedynie walce o przetrwanie. Nigdy nie wolno zastawiać ich dla nabrania wprawy w miejscach, gdzie mogłyby zagrażać ludziom albo zwierzętom domowym. Można ich używać jedynie w celu ratowania własnego życia. To ważna rada odnosząca się do bezpieczeństwa. Nasze adrygawice i sznur są już zastawione przez dość długi czas. Zobaczmy, co się złowiło. Jest wiele smakowitych roślin, ale pamiętajmy, że potrzebne nam jest przede wszystkim białko. Przy długotrwałej walce o przetrwanie nie można się wprost bez niego obejść. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy je przy pomocy tej sieci. Jest tu trochę ryb. Pamiętajmy, by nie wyciągać sieci, kiedy utkwią w niej pierwsze ryby, bo przyciągną one następne. Sieć powinniśmy sprawdzać o świcie, w południe i o zmierzchu. Sznur jest bardzo skuteczny. Na pewno złowiło się na niego kilka ryb. Nie wiem, czy są one duże, ale pamiętajcie,
Nawet małe ryby zapewnią nam posiłek, a drobnice możemy wykorzystać do łowienia dużych ryb na żywca. Sznur jest idealnym narzędziem, ponieważ nie wymaga naszej uwagi. Po prostu zastawiamy go i możemy zająć się pilniejszymi czynnościami związanymi z obozowaniem. Sznur pracuje dla nas przez cały czas. W łańcuchu troficznym ryby znajdują się wyżej od owadu. Pamiętajcie, sieć i sznur to bardzo skuteczne narzędzia połowu. Jeśli tylko w wodzie, w której ich używamy, są jakieś ryby, to na pewno je złowimy. Złowione ryby musimy oprawić. Robi się to w następujący sposób. Rozcinamy brzuch od odbytu aż do łba. Rozchylamy jamę brzuszną i usuwamy wnętrzności. Przy okazji sprawdzamy, co ryba ma w żołądku. W ten sposób dowiadujemy się, co stanowi jej podstawowy pokarm. Będzie to bardzo przydatne przy wybieraniu przynęty do łowienia na sznur. Same wnętrzności można także wykorzystać jako przynętę na inne ryby. Łusek nie skrobiemy, ponieważ użyjemy metody niewymagającej ich usuwania. Oczyszczamy dokładnie wnętrze ryby. Mniejsze ryby oprawiamy w ten sam sposób, rozcinając brzuch od odbytu aż do łba i usuwając starannie wnętrzności. Pamiętajmy o sprawdzeniu zawartości żołądka. Ryb mniejszych niż 5 cm nie musimy patroszyć. Jeśli znajdujemy się w pobliżu wody, możemy też upolować kaczki. Zobaczmy, jak je oprawiać. Są dwa sposoby usuwania piór. Pierwszy to skubanie, które trwa długo i jest żmudnym zajęciem. Drugi sposób to obdarcie ptaka ze skóry wraz z piórami. W tym celu chwytamy skórę i przecinamy ją w tym miejscu. Następnie, ciągnąc rękami w przeciwne strony, zrywamy skórę. Ukręcamy skrzydła. Ściągamy skórę z ud i ogona. I odcinamy ogon. Następnie ściągamy skórę z szyi w kierunku łba i przecinamy szyję. Kiedy ptak jest już obdarty ze skóry, patroszymy go. Trzeba to robić ostrożnie, ponieważ niektóre ptaki, na przykład wrony, żywią się padliną i może ona znajdować się w ich wnętrznościach. Trzeba więc uważać, aby ich nie przebić. Musimy też uważać, żeby nie zarazić się od oprawianego zwierzęcia jakąś chorobą. Może do tego dojść, jeśli mamy jakieś uszkodzenie skóry i dopuścimy do ich kontaktu z oprawianym zwierzęciem. Dlatego przy oprawianiu musimy starannie zabezpieczyć wszelkie skaleczenia. Przyjmujemy zasadę, że nic nam nie grozi dopiero wtedy, kiedy upolowane zwierzę znajdzie się w garnku. Zobaczmy teraz, jak patroszy się ptactwo. Zbieramy mięśnie i przecinamy je tak, aby powstał otwór. Wkładamy do niego palce i powiększamy go, by odsłonić wnętrzności. Następnie wykonujemy dwa cięcia z boków. Widzimy tu wątrobę, tuż przy niej woreczek żółciowy. To ten niewielki organ. Musimy go usunąć w pierwszej kolejności. Z kolei usuwamy wszystkie wnętrzności. I dokładnie czyścimy wnętrze ciała. Ptak jest już oprawiony i wypatroszony. Nadaje się już do spożycia. Pokażę Wam teraz, jak oprawiać królika. Większe zwierzęta zawsze zawieszamy do oprawiania do góry nogami. Przecinamy gardło i spuszczamy krew do jakiegoś naczynia. Jest to cenny składnik pokarmu zawierający wiele witamin. W przypadku królika należy najpierw obedrzeć go ze skóry, następnie wypatroszyć, a w końcu rozebrać. Najpierw zbieramy skórę palcami w tym miejscu i przecinamy. W powstały otwór wkładamy palce i zrywamy skórę oburącz.
Należy przy tym uważać, by nie uszkodzić wnętrzności. Im szybciej po zabiciu zwierzęcia obdzieramy je ze skóry, tym łatwiej jest to zrobić. Zrywamy skórę wokół grzbietu, z każdej łapy. Z szyi najdalej jak się da i ukręcamy szyję, odrywając łeb. Najpierw oczywiście musieliśmy oczyścić także i przednie łapy. Skóra jest doskonałym źródłem kolagenu, a ponadto można ją wykorzystać do wykonania odzieży futrzanej. Po oskurowaniu pora na patroszenie. W tym celu nacinamy ostrożnie powłoki mięśniowe. W powstały otwór wkładamy palce i powiększamy go, by odsłonić wnętrzności i wytrząsnąć je na zewnątrz. Tu widzimy nerki, które zabieramy, a tu, co ważniejsze, wątrobę, która wygląda świeżo i zdrowo. Pamiętajmy, że jest to naturalne pożywienie. Poza nerkami i wątrobą, wszystkie pozostałe wnętrzności nie nadają się do jedzenia. Możemy je natomiast wykorzystać jako przynętę do sideł. Z kolei otwieramy klatkę piersiową, wyrywamy przeponę i usuwamy widoczne tu serce oraz płuca. One także przydadzą się jako przynęta do sideł. Na koniec sprawdzamy, czy wszystkie jamy ciała zostały starannie wyczyszczone i usuwamy ogon. Jak widać, do patroszonego zwierzęcia zlatują się liczne muchy. Aby trzymać je z dala od naszego obozowiska, patroszenie wykonujemy poza jego terenem, w pobliżu zastawionych sideł. Odrywamy teraz dolne części łap. Wystarczy w tym celu złamać je i ukręcić. W tylnych łapach znajdują się mocne ścięgna, które trzeba będzie przeciąć nożem po złapaniu łap, co pozwala je odsłonić. Zwierzę jest już wypatroszone. Teraz musimy dokładnie umyć je w rzece. Przygotuję tego ptaka do przyrządzenia, posługując się ostrzem skalpela z puszki survivalowej. Najpierw usunę łapy. Przecinam skalpelem mięso wokół kości. Kość ukręcam w stawie. I łapa jest odcięta. To samo robię z drugą łapą. Odsłaniam staw i tnę wokół niego. Podobnie tnę szyję. Wszystko, co upolujemy, dzielimy na dwie części. Jedna przeznaczona jest do zjedzenia od razu, a drugą konserwujemy do spożycia później. Najlepszą metodą konserwowania żywności jest wędzenie połączone z suszeniem.
W tym celu chude, pozbawione tłuszczu mięso kroimy w wąskie paski i wędzimy je w gorącym dymie. Takie właśnie paski zawieszamy w wędzarce. Następnie przyrządzę potrawę duszoną z wykorzystaniem wszystkich części zwierzęcia, łap i kości, by spożytkować w jak największym stopniu składniki odżywcze. Gotowanie to najlepszy sposób przyrządzania żywności. Jest on bezpieczny, ponieważ giną przy nim wszystkie drobnoustroje, a przy tym tracimy tylko nieznaczną część składników odżywczych. Przy gotowaniu mięsa należy najpierw włożyć je do garnka, zagotować, a następnie dusić na wolnym ogniu. Potem dodaje się wszystkie rośliny, grzyby i owady, ponieważ nie wymagają one długotrwałego gotowania. W tej puszce mam kaczkę. Dodajmy do niej trochę ziół, jałowiec, mlecz, mięta, pietruszka. W ten sposób będziemy mieli do jedzenia nie tylko mięso, ale także zawiesisty sos. Nasz posiłek jest już prawie gotowy. Odsuńmy go więc z nad ognia. Możemy gotować, nawet nie mając garnka. Zobaczmy, jak to się robi. To jest ognisko rozpalone w dołku. Przy tej metodzie tracimy nieco składników odżywczych, bo wszystko to, co ścieknie do ognia, przepada. Pieczenie odbywa się w ekonomiczny sposób dzięki temu, że dół jest wyłożony kamieniami pochłaniającymi ciepło, a pieczemy nad żarem. Metoda ta nadaje się do pieczenia królików i ryb. Wygodną metodą przyrządzania ryb jest pieczenie ich w glinie. Dlatego niepotrzebne było skrobanie. Ryby oklejamy dokładnie i szczelnie gliną, a następnie zakopujemy w żarze na 20 minut. Otrzymamy miękką i delikatną pieczeń, a wszystkie łuski odejdą wraz z glinianą skorupą. Teraz możemy ją już zagrzebać w żarze. Now she's ready for the embers. The carp looks done. Po 20 minutach. Karp chyba się już upiekł. Skosztujmy go. That really is nice. Jest naprawdę smaczny. Chciałbym jeszcze zapoznać Was z interesującą metodą przyrządzania potraw w piecu ziemnym, zwanym hangi. Wykopujemy dół w ziemi i na jego dnie rozpalamy ogień. Wkładamy do niego kamienie i czekamy, aż rozgrzeją się do białości. Na takie gorące kamienie wrzucamy do dołu wszystko to, co chcemy upiec. Dół przykrywamy gałęziami, na nie kładziemy płachtę i całość zasypujemy warstwą ziemi. Wracamy po upływie półtorej godziny, odkrywamy dół i wyjmujemy smacznie upieczone we własnym sosie produkty. Taki szczelnie zasypany dół działa jak szybkowar. Możemy tu także zagotować wodę bez użycia żadnego pojemnika metalowego. Zaraz Wam to pokażę. To jest wypełniony wodą worek z gumowanej tkaniny. Ustawiamy go na piecu ziemnym, w którym pieczemy nasz posiłek. Woda zagotuje się w ciągu półtorej godziny, ponieważ jest ona ogrzewana ciepłem pośrednim, bez otwartego płomienia. Nie zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia worka. Po półtorej godziny woda nadaje się do picia. A oto namiot do wędzenia i suszenia mięsa. Pamiętajcie, używamy tylko chudego mięsa, pokrojonego na paski o grubości 0,5 cm i dowolnej długości. Możemy tu również wędzić na gorąco ryby. Paski mięsa wieszamy na drucie w połowie wysokości namiotu, a na dole rozpalamy ogień i przygrywamy go liśćmi drzew o twardym drewnie, najlepiej dębowymi. Wytwarzają one duże ilości dymu, który przenika mięso i suszy je oraz wędzi, chroniąc przed bakteriami. Takie wędzenie musi trwać 18 godzin. Dopóki tak zakonserwowane mięso jest suche, jego trwałość jest nieograniczona. Zobaczmy, jak to wygląda od środka. Bakterie mogą żyć jedynie w środowisku zawierającym co najmniej 3% wody. Zawartość wilgoci w takim wysuszonym mięsie jest mniejsza. Ponadto pokrywa je warstewka zawiesiny z dymu o działaniu bakteriobójczym. Możemy więc przechowywać takie mięso bez końca, pod warunkiem, że nie ulegnie ono zawilgoceniu. Jeżeli do wędzenia wstawiliśmy kilogram mięsa o wartości energetycznej
1000 kalorii, to po wędzeniu otrzymujemy tylko pół kilograma mięsa, ale o niezmiennej wartości energetycznej 1000 kalorii. Jest to więc doskonałe pożywienie w sytuacji walki o przetrwanie. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza pieczeń w piecu ziemnym. Odkopywanie pieca zaczynamy od środka. W przeciwnym razie wierzchnia warstwa ziemi zarwie się i wpadnie do dołu. Piec pozostawał zakopany przez 2 godziny. Po usunięciu ziemi ostrożnie zdejmujemy płachtę i dociera do nas apetyczny zapach. To wygląda naprawdę wspaniale. Kaczka jest dokładnie upieczona, ziemniaki też. Sprawdźmy. Upieczone na miękko i smakują świetnie. Jedzenie pomaga nam zachować kondycję. Ponieważ umiemy już konserwować żywność, będziemy mogli zabrać ze sobą jej zapasy na wędrówkę, ku siedzibom ludzkim. W ostatniej części naszego kursu, kiedy oprawiałeś królika, wspomniałeś, że powinniśmy wykorzystywać krew upolowanych zwierząt. Co z nią robić? Krew bardzo nam się przyda. Zawiera ona witaminy i minerały, a przy tym jest jednym z nielicznych źródeł soli, dostępnych w warunkach walki o przetrwanie. Tak więc po wytoczeniu jej z naszej zdobyczy do jakiegoś naczynia, powinniśmy odstawić ją na pewien czas, aż stwardnieje, przybierając postać placka. Kawałki takiego placka dodajemy do zupy lub pieczeni, wzbogacając ją o sól, witaminy i minerały, które pomagają nam przeżyć. Czy powinniśmy ograniczać naszą aktywność fizyczną w celu zmniejszenia strat energetycznych organizmu, a więc i zapotrzebowania na energię? Tak, Steve, musimy zwracać uwagę na kalorie. Są one jak pieniądze, powinniśmy gospodarować nimi oszczędnie. Leżąc na ziemi i nic nie robiąc, zużywamy około 800 kalorii. Odpowiada to podstawowej prędkości przemiany materii. Zużywamy kalorie na oddychanie, na pracę mięśni podtrzymujących szkielet i na utrzymywanie stałej temperatury ciała. Kiedy chodzę w poszukiwaniu wody lub opału, zużycie energii wzrasta dwukrotnie, do 1500 kalorii. Wykonując swoje normalne, codzienne czynności, zużywamy do 3500 kalorii, zależnie od zawodu, w jakim pracujemy. W warunkach walki o przetrwanie powinniśmy ograniczyć nasze zużycie energii do około 1500 kalorii na dzień. Nie wolno nam marnować żadnej kalorii, a więc chodzimy o połowę wolniej niż zwykle i odpoczywamy ile tylko można. Załóżmy, że przebywamy w jednym miejscu przez 3 tygodnie i nie nadchodzi żadna pomoc. Musimy sami odnaleźć drogę do cywilizacji. W ten sposób doszliśmy do ostatniego elementu naszych działań zmierzających do przetrwania, a mianowicie do orientowania się w terenie. Co z tej dziedziny powinniśmy wiedzieć przede wszystkim? Najważniejszym naszym wyposażeniem jest kompas. Są różne typy kompasów. Nigdy nie powinniśmy wyruszać w drogę bez tego przyrządu. To jest kompas z celownikiem pryzmatycznym, to kartograficzny, a to jest kompas guzikowy. Ale co byś zrobił, gdybyś zgubił swój kompas? Nawet bez kompasu jesteśmy w stanie wyznaczyć kierunki, odczytując sygnały przyrody. Jako pierwsze możemy użyć metody kija i cienia. Kij o długości około metra wbijamy w ziemię na otwartym terenie i zaznaczamy koniec cienia. Słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Przesuwa się więc po niebie, powodując przesuwanie się cienia. Po upływie około 20 minut zaznaczamy ponownie koniec cienia. Następnie łączymy obydwa zaznaczone punkty linią. Wyznacza ona kierunek wschód-zachód. Linia prostopadła do niej wyznacza kierunek północ-południe. Możemy także wykorzystać wiatr. Przed rozpoczęciem wyprawy musimy dysponować podstawowymi informacjami topograficznymi o terenie, na którym wyruszamy. Ukształtowanie terenu, kierunek prądu rzeki i tym podobne. Musimy także znać przeważające kierunki wiatru. Możemy obserwować, jak wpływa on na rośliny, a ponadto możemy go rozpoznać po ukształtowaniu wydm piaskowych albo zasp śnieżnych. Także rośliny mogą dostarczyć nam wskazówek co do kierunków. A rośliny reagują silnie na kierunek, z którego świeci słońce i zawsze najobfitsze kwiaty czy owoce rosną po stronie południowej. Również na przekroju pnia drzewa widać różnicę pomiędzy stroną południową a północną. Od południa odstępy między słojami są szersze. Zatem i w ten sposób możemy identyfikować kierunki. Powiedz mi jedną rzecz. Zawsze zastanawiałem się, czy to prawda, że mech rośnie na północnej stronie drzew. To nie całkiem tak. Jeśli mamy samotne drzewo na łące, na które nie oddziałują żadne inne czynniki i na którym występują organizmy cieniolubne w rodzaju mchu, umiejscowią się one po wilgotnej stronie drzewa, a więc od północy. Ponieważ słońce w swojej wędrówce ze wschodu na zachód zawsze porusza się po łuku wybrzuszonym w stronę południa, a zatem północna strona zawsze będzie w cieniu. Czy w razie potrzeby możemy samodzielnie sporządzić kompas? Tak. Musimy tylko wziąć igłę z naszego zestawu survivalowego. Ponadto potrzebne nam będzie źródło prądu
elektrycznego o napięciu co najmniej 2 V. Igłę owijamy 12 zwojami izolowanego drutu i podłączamy go do naszego źródła prądu. W ten sposób zostaje ona namagnesowana. Sprawdzamy to, dotykając nią jakiegoś stalowego przedmiotu i obserwując, czy zachodzi przyciąganie. Dokładnie w taki sam sposób produkuje się fabrycznie igły kompasowe. Naszą igłę kładziemy na liściu lub małym kawałku drewna umieszczonym na wodzie i czekamy, aż przestanie się obracać. Igła ustawiona jest wtedy na kierunku północ-południe, a jej ostrze skierowane jest na północ. Istnieją także inne metody magnesowania. Wbijamy igłę w ziemię pod kątem 78 stopni. Jest to kąt przebiegu linii pola magnetycznego Ziemi. Następnie uderzamy w nią 4 razy jakimś przedmiotem z miękkiej stali, na przykład nożem. Nie może to być mosiądz, miedź ani stal nierdzewna. W ten sposób igła zostaje namagnesowana przez ziemskie pole magnetyczne. Oznacza to, że jej cząsteczki przyjmują orientację uporządkowaną. Także i w tym przypadku ostrze igły wskazuje północ. Układamy igłę na trawce lub liściu pływającym po powierzchni wody i obserwujemy wskazywany kierunek. Inną metodę możemy zastosować, jeśli mamy przy sobie magnes. Pocieramy igłę magnesem, co powoduje uporządkowanie jej cząsteczek. Namagnesowana igła wskaże nam kierunek północ-południe, co pozwoli nam utrzymać potrzebny kurs. Czy zawsze wędrujemy za dnia? W trudnym terenie, na przykład w górach czy w lesie, tak, ponieważ w przeciwnym razie ryzykujemy obrażenia. Z kolei na pustyni wędrujemy nocą. Ale wędrówka nocą oznacza dodatkowe kłopoty z orientowaniem się w terenie. Jak określić kierunki w nocy? Musimy korzystać z gwiazd. Nie jest to trudne, bo właściwie potrzebujemy tylko jednej z nich, gwiazdy polarnej. Jest to jedyna gwiazda, która nie zmienia swego położenia na niebie. Ponieważ nie jest to najjaśniejsza gwiazda, musimy umieć ją zlokalizować. Najpierw trzeba znaleźć wielką niedźwiedzicę, zwaną też wielkim wozem. Na przedłużeniu linii łączącej dwie tylne gwiazdy odkładamy czterokrotność odstępu pomiędzy nimi i tam właśnie znajduje się gwiazda polarna. Jeśli jednak wielki wóz jest widoczny jedynie przez pewną część roku, a im dalej posuwamy się na południe, tym trudniej go wypatrzyć, potrzebny nam wtedy będzie inny gwiazdozbiór. Naprzeciwko wielkiej niedźwiedzicy znajduje się Kasiopea. Odnajdujemy dwie zewnętrzne gwiazdy po lewej stronie i odkładamy czterokrotnie odległość między nimi na przedłużeniu środkowej gwiazdy tej konstelacji. Tak trafiamy ponownie na gwiazdę polarną. Im dalej posuwamy się na południe, tym bardziej tracimy z oczu Kasiopeę. Teraz z kolei możemy posłużyć się gwiazdozbiorem Oriona. Pas Oriona, składający się z 3 gwiazd, leży nad równikiem. Na biegnącym w prawo przedłużeniu łączącej je linii leży gwiazda polarna, wskazująca kierunek północny. Tak więc, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, zawsze możemy wyznaczyć kierunek na podstawie gwiazd. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo z tego szkolenia w sztuce przetrwania. Wiemy, że musimy ułożyć plan działań prowadzących do przetrwania niebezpieczeństw. Przede wszystkim musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo, następnie wybrać miejsce do sygnalizowania naszej obecności, zaopatrzyć się w wodę i żywność oraz orientować się w terenie podczas wędrówki. Nie chciałbym znaleźć się w sytuacji prawdziwej walki o przetrwanie, nie dysponując umiejętnościami, które nam przekazałeś. Czy chciałbyś jeszcze dodać coś na podsumowanie? Wiecie już, jak wykorzystać tę wiedzę nagromadzoną przez całe moje życie poprzez szkolenia i nabywanie doświadczeń. Nie myślcie jednak, że obejrzenie tej kasety czyni z was prawdziwych survivalowców. Musicie wyruszyć w teren i ćwiczyć praktycznie te nowo nabyte umiejętności. Wyobraźmy sobie szkolenie w zakresie survivalu jako piramidę. Jej podstawą jest wola przetrwania. Pamiętajcie, że każdy człowiek ma instynkt samozachowawczy. Jest to jeden z podstawowych instynktów, ale ulegał on coraz silniejszemu wytłumieniu wraz ze wzrostem cywilizacji. Musimy więc oprzeć się na solidnym fundamencie, bo w przeciwnym razie piramida runie. Tak więc wola przetrwania jest podstawą wszystkiego. Nad nią znajduje się wiedza. Ta kaseta przekazuje znaczną ilość wiedzy, ale trzeba ją przećwiczyć praktycznie. Pamiętajcie, sztuka przetrwania jest dyscypliną praktyczną. Musimy więc przekuć wiadomości teoretyczne w umiejętności praktyczne. Przećwiczcie praktycznie to, co zobaczyliście na kasecie. Bezużyteczne jest samo tylko mówienie o tym. Musimy umieć rozpalić ognisko, zdobyć pożywienie i wykorzystać wszystkie inne pokazane tu umiejętności. Wierzchołkiem naszej piramidy jest zestaw survivalowy. Dysponując wyposażeniem i wiedzą, jesteśmy w stanie stawić czoła wszelkim przeciwnościom w dowolnym miejscu świata. Zanim zakończymy, czy mógłbyś pokazać nam, jakie wyposażenie survivalowe sam stosujesz? To jest mój zestaw survivalowy, Steve, i pamiętaj, że to właśnie on jest wierzchołkiem naszej piramidy. Zaczynamy od kompasu. Guzikowego. Co jeszcze jest w mojej puszce? Heliograf do zwracania uwagi ratowników. Do tego celu możemy także wykorzystać błyszczącą wewnętrzną powierzchnię pokrywki. Krzesiwo z piłką stalową do rozniecania ognia.
które już pokazywałem poprzednio. Drut mosiężny do robienia sideł, uchwytów do garnków i do solidnego mocowania różnych rzeczy. To jest lampka Beta, która świeci nieprzerwanie przez 10 lat. Przy jej świetle możemy w nocy odczytywać mapę czy prowadzić zapiski. Ostrze skalpela jest bardzo ostre i widzieliśmy, jak przydaje się do krojenia mięsa kaczki na paski do wysuszenia. Wata jest nieoceniona do rozpalania ognia, a ponadto wypełnia puszkę, chroniąc jej zawartość przed obijaniem się o siebie i grzechotaniem. Jeśli idzie o medykamenty, to najważniejszy jest nadmanganian potasu. Zaraz wam pokażę, jakie roztwory można z niego sporządzać. Bardzo ważne jest, by przed każdą wyprawą przygotować się do niej jak najlepiej pod względem medycznym. Od wiedzy na ten temat będzie więc także zależało wyposażenie naszej apteczki. Biorąc pod uwagę rozmaite bolesne dolegliwości, jakich można się nabawić w warunkach walki o przetrwanie, powinniśmy zabrać ze sobą jakiś środek przeciwbólowy. W przypadku ukąszeń owadów przyda się lek przeciwuczuleniowy. Jeśli wybieramy się w tereny, gdzie występuje malaria, zabieramy ze sobą także tabletki przeciwmalaryczne. To jest wiotka piła drutowa, którą można ciąć drewno, kości i metal. Mały kawałek świecy przydaje się idealnie do rozpalania ognia w trudnych warunkach. Gaziki chirurgiczne do oczyszczenia rany przed nałożeniem opatrunku. Haczyki wędkarskie i żyłka. Musimy pamiętać, że na małe haczyki możemy łowić zarówno małe, jak i duże ryby. Natomiast na duże haki tylko duże ryby. Tabletki do odkażania wody. Jeśli nie ma warunków do jej przygotowania, uzdatniamy wodę do picia właśnie przy użyciu tych tabletek. Pamiętajcie, że przedtem wodę należy przefiltrować. Prezerwatywa. Możemy w niej przenosić do 1 litra wody. Pamiętajcie o jej niskiej wytrzymałości, dlatego po napełnieniu musimy owinąć ją w coś mocniejszego, na przykład w bluzę, aby nie pękła. I wreszcie plastry na drobne skaleczenia i pęcherze. Wróćmy teraz do nadmanganianu potasu. Przedtem pokazywałem, jak go używać do rozpalania ognia. Tutaj widzicie, jakie roztwory można z niego przygotować. Takie stężenie o barwie różowej jest odpowiednie do odkażania wody. Ten czerwonawy roztwór służy do odkażania ran. Najmocniejszy, fioletowy roztwór wykorzystujemy jako środek przeciwgrzybiczy. Jeśli nabawimy się na przykład grzybicy stóp. Jak widzicie, nadmanganian jest środkiem bardzo uniwersalnym, o wielu zastosowaniach. Teraz, kiedy już dysponujecie odpowiednią wiedzą, wyjdźcie z waszego wygodnego domu, powędrujcie na wzgórza lub do lasu i przećwiczcie to wszystko praktycznie. Pamiętajcie, sztuka przetrwania polega na umiejętności.